Sześć wygranych spotkań na osiem pierwszych meczów naszego pierwszego sezonu w karierze w Deportivo La Coruña można by uznać za naprawdę dobry start tej kariery, aczkolwiek potencjał i ambicja naszego zespołu jest praktycznie nieograniczona, dlatego te dwie porażki, które tutaj widzimy w ligowej tabeli przeciwko Composteli i Salamance sprawiają wrażenie takie, że nasza gra mogłaby i nawet powinna wyglądać dużo lepiej. W tym celu dziś w w trakcie spotkania półfinałowego Pucharu Konferencji przeciwko Ibizie na wyjeździe dokonamy pewnych zmian taktycznych, które mam nadzieję poprawią grę naszego zespołu. W sezonie 1993-94 Deportivo zanotowało kolejny wzrost jakości gry, pokonując m.in. Real Madrid 4-0 na stadionie Riazor i liderując w La Liga od 18 kolejki. Przez cały sezon Depor przegrało zaledwie 4 spotkania i straciło 18 goli w 37 meczach. W ostatniej serii spotkań La Coruña potrzebowała domowego zwycięstwa nad Walencją, aby przypieczętować swój pierwszy tytuł mistrza Hiszpanii. Równocześnie Barcelona, znajdująca się dwa punkty za Deportivo, podejmowała na kampną drużynę Sewilli. Mecz na Riazor był zacięty, a pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. W Barcelonie gospodarze przegrywali jednak 1-2. Następnie wszystko obróciło się tam o 180 stopni, kiedy po bramkach Stoiczkowa, Romario, Laudrupa i Jose Mari Bakero Barsa wygrała swoje spotkanie 5-2. Deportivo ciągle szukało swojego gola na wagę mistrzostwa, przybliżając się do niego już w doliczonym czasie gry, kiedy gospodarze otrzymali rzut karny. Etatowy wykonawca jedenastek do NATO zszedł wcześniej z boiska, natomiast inny kluczowy pod tym względem gracz, Bebeto, zmarnował rzut karny tydzień wcześniej, dlatego do jedenastki na wagę mistrzostwa podszedł środkowy obrońca Mirosław Djukić. Wziął głęboki wdech, ruszył do piłki i fatalnie zmarnował okazję, posyłając piłkę w ręce bramkarza Walencji Jose Gonzalesa. Chwilę później tytuł mistrza Hiszpanii Powędrował do Barcelony. Tak więc wobec tych rozczarowujących wyników z poprzednich spotkań, z poprzedniego odcinka zdecydowałem się na zrezygnowanie z zawodnika na pozycji numer 6 i w ramach tego wpuściłem piłkarza ofensywnego na pozycji numer 10, którym dziś będzie Keko. Na prawym skrzydle jedna z najjaśniejszych postaci początku tego sezonu w naszym teamie, czyli Claudio Bowi strzelec wielu goli Rui Koszta na skrzydle lewym. Za ich plecami Będą występowali, już Wam mówię, Ucze Agbo oraz oczywiście Celso Borges, Diego Roland, który na razie strzelił tylko bodajże dwa gole w Lidze, też mam nadzieję, że się poprawi. Zobaczmy zatem, jak to będzie się prezentować z naszej perspektywy. Ciągle czekamy na naszego prawego obrońcę Eneko Bowedę, którego ciągle musi zastępować Jorge Walin. Tymczasem, pierwszy atak, niestety, gospodarzy. Na szczęście, piłka no, w dość bezpieczny sposób omija bramkę Carlosa Abada. Póki co, bez celnego strzału drużona Ibizy. No i przechwyt na połowie rywala Bowiego. Oddaje piłkę wspomnianemu Walinowi. Ten z próbą zagrania w pole karne do Rujego Koszty, ale no nie tak powinna ta gra w moich marzeniach Deportivo La Coruña wyglądać. Ruj Koszta. Też nie wiem, nie rozumiem takiego zachowania, takiego podania pod presją naszego lewego skrzydłowego, bowi oddaje do walina. Nie miał zbytnio komu zagrać walin. Moim zdaniem powinien być ustawiony troszkę wyżej. No i niestety Castel idzie sam na sam z naszym bramkarzem i Carlos Abad niestety jest pokonany. Powiem Wam, że no nie wygląda to. Dobrze, nie wygląda to tak, jakbym tego oczekiwał. Liczyłem, że w tym odcinku jednak nastąpi pewna odmiana naszej drużyny ze sprawą tych zmian taktycznych, aczkolwiek już na rozmowie motywacyjnej przed tym meczem można było wyczuć taką nerwową atmosferę, słabą mowę ciała naszych zawodników, która mam nadzieję ulegnie poprawie w drugich 45 minutach. W miejsce Borgesa wszedł Jose Lara, bardzo zmęczony również Bowie, no a my znowu zagrywamy jakieś głupie piłki w kierunku skrzydłowych, kompletnie nieefektywne. Teraz fatalny błąd podanie prosto pod nogi rywala naszego środkowego pomocnika. Na szczęście tutaj był na spalonym jeden z zawodników Ibizy, prawdopodobnie był to sam strzelec tego nieuznanego gola, ale no, no nie, no nie, 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 fatalnie, fatalnie to wygląda, te długie podania są. Totalnie dla nas absurdalne, no ale co możemy teraz zrobić? Musimy zejść, wejść na ofensywną mentalność, co spowoduje się, że, że tych zagrań będzie jeszcze więcej. No ale może w końcu któreś dotrze do swojego adresata, bowi teraz, no i zobaczcie, no dlaczego, dlaczego, dlaczego. W taki oto sposób nasz prawy skrzydłowy. Nie wiem do kogo nawet chciał zagrywać. Czy to było podanie do Rolana, czy to było podanie do jego Koszty, który właśnie jest przy piłce. I Rui Koszta oddaje piłkę rywalowi Keko. No nie, no naprawdę z taką grą nie zasługujemy na ten finał. Ewentualny pucharu konferencji, Bowie teraz spróbował z dystansu. Na nic się to oczywiście zdało. Nie wiem, kto w miejsce Keko mógłby ewentualnie teraz wejść. Może Ignacio Gonzalez, którego tutaj mowa ciała też jest beznadziejna. I kontuzja. Uraz pach Claudio Bowiego. W końcówce tego spotkania kilkanaście minut do zakończenia tego meczu, w którym ciągle przegrywamy, i powiem wam, że nie wygląda to korzystnie. Prawdopodobnie w ten oto sposób zakończymy niestety swój udział w pucharze konferencji i. No, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Trzeba będzie powrócić za chwilę na boiska ligowe. Nie będzie niestety pierwszego trofeum zdobytego w naszej karierze. No, musimy zdecydowanie wyrazić naszą opinię na temat gry naszych zawodników. Na szczęście nie jest to zbyt długa kontuzja Claudio Bowiego Kolejne spotkanie ligowe czeka nas już za trzy dni, więc tam niestety Bowiego będzie musiał zastąpić właśnie na przykład Ignacio Gonzalez albo Borja Galan, albo damy szansę młodzieży. Do młodzieży świat należy, więc Carles Lario może byłby tutaj odpowiednim pomysłem. Tak więc no nic. No po prostu odpuszczamy ten puchar. Już w sumie go odpuściamy. Mamy trzy porażki w czterech ostatnich spotkaniach. Teraz wracamy w końcu na stadion El Riazor, gdzie zmierzymy się z zespołem, który no, nie prezentuje zbyt dobrej formy na początku tego sezonu. Tylko dwa remisy na koncie Guidello, wobec tego dwa punkty. No, my tracimy do liderującej Salamanki punktów cztery, więc oj, trzymajcie kciuki, bo sytuacja robi się dla nas naprawdę gorąca. Jak większość moich planów na początku tego sezonu, taki ten z Carlesem Lario na prawym skrzydle wziął w łeb z uwagi na uraz, bardzo krótki uraz naszego młodego skrzydłowego, ale na tyle poważny, że wykluczył on go niestety z gry w starciu przeciwko Guigello. No i po 25 minutach bardzo wyrównane spotkanie, co no nie powinno nam się przetrafić, ponieważ kurs na naszym drużynie był na ten mecz naprawdę niski, a tutaj proszę bardzo kolejny atak będą przeprowadzali go... Goście na bardzo ładnie wypełnionym stadionie Riazor. Mam nadzieję, że nasi kibice nie będą musieli zbyt długo oglądać tak przeciętnej postawy naszych zawodników, którzy powinni z automatu, tak naprawdę, wywalczyć ten awans do wyższej ligi. A tu okazuje się wszystko nie takie oczywiste. Bardzo słabo prezentujemy się w odbiorze piłki. Teraz Agbo w kierunku Rolana, no i w końcu mamy kontratak Rui Koszta. Puścił się lewym skrzydłem, ale no bez, bez szans kompletnie w starciu z defensorami w tej sytuacji, no i 0 do 0, 0 do 0 dobiega końca pierwsza połowa tego spotkania, no a my ciągle nie możemy znaleźć pomysłu na to, jak zagrać lepiej. Mamy nowego napastnika. Miku wszedł na pozycję Diego Rolana, który zszedł na prawe skrzydło. Tymczasem Keko na Granero, no ale ten no niecelny, niecelny, nawet nie powiem, że był blisko, ponieważ to w ogóle nie było blisko. Lara wejdzie na pozycję numer 10 w miejsce zmęczonego Keko. No i wiele wskazuje na to, że tutaj możemy również punkty pogubić. 11 strzałów, 6 celnych, 0,95. Po drugiej stronie wygląda to nieco gorzej. OZD również wejdzie na boisko. No i około 10 minut do zakończenia tego spotkania na Ariazor jest Jose Lara do Jorge Walina, Jesteśmy w polu karnym Miku, niecelny strzał naszego napastnika. No Kto ma oddawać w naszej drużynie celne strzały, jak nie napastnicy? 86. minuta, wrzutka w pole karne przez chwilę miałem nadzieję, może nawet na jakąś jedenastkę, może sędzia by nam uratował w tej sytuacji spotkanie, uratował nasze trzy punkty, które powinniśmy zdobyć, a być może za chwilę stracimy nawet gola na 0-1 do i nasza sytuacja będzie naprawdę nieciekawa. Lara Miku o, popracował w odbiorze piłki, jest Rui Koszta, przedłuża do Hektora na lewe skrzydło, jest raz jeszcze Lara do Uche Agbo, szukamy gdzieś naszych ofensywnych piłkarzy. Na razie dobre krycie drużyny yy, gości. Jest Walin, wrzutka bardzo agresywna i to jest chyba bramka samobójcza, tak jest. Andres, tak więc nie widzieliśmy jeszcze dzisiaj bramki naszego piłkarza, ale taka w zupełności mi wystarczy na ten trudny moment, który tak naprawdę można nazwać nawet kryzysem naszej drużyny. Bardzo szybko przyszedł ten pierwszy kryzys w naszej ekipie, dużo szybciej niż bym się tego spodziewał, no ale zobaczmy, jeszcze 5 minut do zakończenia tego spotkania i niestety to nasi rywale przy piłce, choć ładnie w odbiorze piłki OZD jest Diego Roland z próbą zagrania w kierunku Miku, ale zbyt krótkie, zbyt takie beznadziejne po prostu, bez jakby wielkiej wiary w powodzenie zagrywał Diego Roland Miku. Z próbą odegrania do któregoś ze skrzydłowych, również beznadziejną, jest Lara. Zobaczmy, jak Roland poradzi sobie tym razem na prawym skrzydle ładnym. Ja, obrońcem Diego Roland, wrzutka na jego kosztem. No i w końcu mamy tą bramkę strzeloną dziś przez naszego zawodnika. Kto jak nie. Rui Costa miałby być autorem tego pierwszego trafienia bardzo ładne zachowanie z prawej strony Diego Rolana na którego mi zwracaliście uwagę żeby właśnie spróbować go na skrzydle no i proszę bardzo po sześciu spotkaniach doganiamy liderującą Salamankę już tylko punkty straty do ekipy z którą przegraliśmy już jeden mecz dlatego mam nadzieję, że to będzie taki punkt zwrotny i że w końcu z Diego Rolanem na skrzydle będzie nam o wiele łatwiej no nie wierzę, dzień przed meczem z Zamorą w kolejnej kolejce trzeciej ligi hiszpańskiej znowu Carles Lario doznał kontuzji. Tym razem przy okazji meczu drużyny U19 znowu 2-3 dni, więc znowu Lario nie zagra w naszym pierwszym składzie. Tutaj kolejna piątka. Bardzo często wygrywamy strzelając 5 goli, co tutaj chyba teraz widać, ale zdarzają się i ósemki, i siódemki, więc drużyna U19 rodzi sobie naprawdę nie Przeciętnie. Cztery punkty straty do lidera Lugo, który jeszcze ma do rozegrania spotkanie, a my przenosimy się już powoli na stadion zamory. Powracamy zatem do pomysłu Diego Rolana na prawym skrzydle, ponownie na pozycji numer 9 Miku. Na drugim skrzydle Rui Costa, Keko pomiędzy nimi, z tyłu Ucze Agbo oraz Celso Borges, w obronie Hernandez, Sadik, Granero, Walin oraz, oraz Carlos Abad. Bodajże ósme miejsce zajmuje w tym sezonie ligowym Zamora, więc pomimo tego, że występujemy dziś na wyjeździe, to powinniśmy odnieść stosunkowo łatwe zwycięstwa. Ale czy będzie miało to przełożenie na rzeczywistość? Zobaczymy już za chwilkę. Fatalna wiadomość, ponieważ obok linii bocznej niestety z lekkim urazem przebywa aktualnie Diego Rolan i to jest duży problem, bo no to miała być nasz, to miał być nasz Najważniejszy punkt ofensywy Hector Hernandez w pole karnym jest tutaj Diego Roland powracający na boisko. Nie wiem, czy obrońcy w ogóle zauważyli, że Urugwajczyk pojawił się, sędzia wpuścił go na boisko. No i jakie ja mam rezygnować z Diego Rolana, który ratuje nam po raz kolejny skórę? No trochę takie nieuczciwe, troszkę być może nie fair, ale myślę, że hmm, przeciążenie mięśnia hmm, łydki. Czy będzie w stanie kontynuować grę Diego Rolan e, Chyba zdejmę go po prostu w przerwie tego spotkania, ponieważ no sezon jest długi, a zdrówko Diego Roland ma tylko jedno, Rui kosztam do uczę Agbo, ten na lewe skrzydło do Ektora Hernandeza wycofanie ponownie do Agbo Hernandez, Agbo, doskonale dogadują się ci dwaj panowie i Diego Roland strzela czwartego gola w tym sezonie, tak więc jeżeli mamy już dwubramkowe prowadzenie, myślę, że możemy oszczędzić naszego Urugwajczyka no, z ciężkim sercem zdejmuję go Zboiska, ponieważ ma naprawdę dzień konia 27-latek, tak. No, ale no jednak zdrowie jest najważniejsze. Najważniejsze są kolejne spotkania, które również będą ważne w kontekście walki o kolejne trzy punkty, które będą nas przybliżały do awansu na zaplecze La Liga. Zobaczmy jeszcze tą akcję z doliczonego czasu gry pierwszej połowy. Na razie atak pozycyjny w wykonaniu drużyny gospodarzy. No i zobaczmy, Romero do parry jest aziel Podanie w kierunku RR, ale bardzo czujnie Sadik. No i mamy szansę na kontratak. Jest Rui Koszta, Miku na prawym skrzydle pokazuje się już Bowi, A i będzie rzut karny. To może jeszcze powinienem chwilkę przetrzymać Diego Rolana na boisku, żeby zdobył sobie chociaż tego hat na takie definitywne przełamanie jego formy. Celso Borges już raz karnego nie wykorzystał w tym sezonie. Teraz na szczęście bardzo pewnie nie myli się nasz środkowy pomocnik. I prowadzimy do przerwy 3-0. To już druga połowa tego meczu, minuta 48 i Zamora po raz kolejny będzie starać się rozgrywać piłką na naszej połowie Sergio Garcia na lewym skrzydle w kierunku RRE. Na szczęście nie był tam popychany przez żadnego z naszych obrońców. Napastnik rywali, mamy odbiór Rujego koszty, ale piłka ląduje z powrotem pod nogami piłkarzy gospodarzy. Ramos jest Wajecho. Wycofanie do Azjela, no i bardzo spokojnie, bardzo cierpliwie, tak biorąc pod uwagę wynik tego spotkania, zachowują się piłkarze Zamory: Sergio Garcia, no i Abad. Jak mogło to wpaść? Straszna szmata u naszego bramkarza wpadła w 49 minucie. No jednak, bramkarz na poziomie trzeciej ligi hiszpańskiej powinien zachowywać się nieco lepiej, no ale tak się nie zachował Abad, no i jest bramka na razie tylko honorowa. Jorge Walin na prawym skrzydle, wycofanie do Borgesa Keko, jeszcze dobitka Bowiego. No i ewidentnie robotę dzisiaj nam robią prawi skrzydłowi. Najpierw dwa gole Diego Rolana, teraz gol zastępującego go Klaudia Bowiego i jest już 4 do 1. No, nareszcie wygląda to tak, jak wyglądać powinno. Wejdzie Lara w miejsce Agbo i do tego Salva Ruiz w miejsce Ektora Hernandeza na lewe skrzydło naszej defensywy, ale zanim nastąpi ta zmiana środkowego pomocnika, jeszcze przeprowadzimy atak. No nie, Miku przedłuża piłkę do napastnika, ale zapomniał, że w naszej taktyce jest tylko jeden napastnik i jest nim właśnie on. Mapiza gra na czas. Bardzo sprytne zachowanie golkipera Anne Zamory. Piłka pod nogami Errery. Walin interweniuje i to będzie rzut karny. Niestety dla ekipy gospodarzy, który będzie egzekwował Errera no, dość optymistycznie do tej próby odbioru piłki podszedł nasz zawodnik, ale proszę bardzo, Carlos Abad pokazuje nam, że ta szmata, którą wpuścił poprzednio była tylko wypadkiem przy pracy i odpłacił nam się za to obronionym rzutem karnym teraz faul Ramosa, bardzo brzydki moim zdaniem nawet na kartkę, ale takowej e, arbiter z kieszonki nie wyjął. Sadik Keko do Miku, jest Rui Costa Rui Koszta! Pudło! Pudło naszego portugalskiego skrzydłowego, no i 10 minut pozostaje do zakończenia tego meczu. Trzy zmiany już wykonaliśmy, a ja nie pamiętam ile zmian. Te chyba trzy są w lidze, w trzeciej lidze hiszpańskiej w tym covidowym sezonie. sezonie. Dwie minuty jeszcze doliczone. Pozostało do zakończenia tego meczu. Ole Brama, Huanana. Piękne trafienie, aż pobiegł po piłkę, Huanan, ale nie zauważył, że Carlos Abat schował ją pod koszulkę i. I nie dopuścił do tego, żeby strzelec gola ją wziął z powrotem gdzieś tam na środek boiska. Wygrywamy 4 do 2. Szkoda tych dwóch straconych goli, ale pierwsze to był no niesubordynacja jednak naszego bramkarza. Drugi, druga bramka to naprawdę piękne strzał zawodnika rywali, więc nie ma na co narzekać. Dwa gole jego Rolana pochwalimy występ, ponieważ Rolan często nie zgadza się niestety ze mną na rozmowach motywacyjnych, więc mam nadzieję, że złapiemy jakiś wspólny język. Jose Mourinho chciałby, żeby Mucha Sadik dołączył do ekipy Tottenhamu, więc szanuje scouting kogutów, które obejmuje nawet trzecią Ligę Hiszpańską. Powiem Ci Mourinho, tak, musiałbym najpierw przedłużyć kontrakt z Sadikiem, żeby troszkę zwiększyć tą klauzulę wykupu, i możemy porozmawiać. I jesteśmy już po finale Copa Federación de España. W zasłużony sposób wygrywa Ibiza w meczu przeciwko Guigello. Tutaj powinniśmy być my tak to powiem dwukrotnie dawo, Javi, Perez. No i gratulujemy Ibizie tego trofeum. Fajnie by było do gabloty w pierwszym sezonie już włożyć nawet taki puchar, jak to mówiłem ostatnio dla dziwnych drużyn, no ale tak się niestety nie stanie. Nasze plany są bardzo dużo dalsze nasze plany obejmują gdzieś w przyszłości może nawet mistrzostwo Hiszpanii, powrót do czasów Super Depor, więc po prostu Ibiza sobie tutaj zostanie. A my zagramy wyżej. No niestety, jesteśmy największym rozczarowaniem tego turnieju, mimo tego, że doszliśmy do półfinału, no jednak każdy miał nas za faworytów. Nic w zasadzie nie zmienia się, jeżeli chodzi o skład osobowy naszej drużyny. Powracamy na stadion El Riazor ponownie. Diego Roland, mam nadzieję, że tym razem bez urazu, w drugiej połowie może zostać zastąpiony na przykład przez Carlesa Lario, który również uporał się ze swoimi urazami. Spotkanie przeciwko Korukso przebiega w dość ciekawy sposób. Ani jedna drużyna nie oddała strzału na bramkę. Teraz pierwsze w końcu uderzenie tego rolana, niestety niecelne, po tym stałym fragmencie gry. Ciekawe ustawienie swoim drogą, Korukso. Mecz, który jest dla nas przetarciem przed wielkimi derbami, A może na razie małymi derbami, ponieważ w następnym meczu zagramy przeciwko e, rezerwom Celty Vigo. To jest trochę wstyd, że nazywamy derbami starcie naszego największego rywala. Z ich rezerwami, no ale niestety każdy orze, jak może, wejdzie na lewe skrzydło obrony. Salwa Ruiz, Ruiz, koszta dzisiaj nie najlepiej, dlatego w jego miejsce może zameldować się Borcha Galan, tak żeby każdy w miarę możliwości otrzymał jak największą ilość minut do gry. Tymczasem 15 minut do zakończenia tego spotkania, a my nie jesteśmy w stanie znaleźć drogi do bramki. Drużyny gości, spójrzmy sobie w tak Możemy zrobić tutaj taki manewr, że Diego Rolan wróci na pozycję numer 9 i młody Carles Lario zamelduje się gdzieś na prawym skrzydle. 10 minut do zakończenia tego spotkania. Ofensywna, nawet bardzo ofensywna mentalność naszej drużyny. Ani jednego strzału Koruksa na naszą bramkę nie oddało, ale co gorsze, to my nie znaleźliśmy drogi do bramki golkipera. Gości, no i mamy pierwszy remis w tej karierze. Powiem krótko, zagraliście źle, no nie satysfakcjonuje mnie taki Wynik. I już po tych kilku meczach, które naprawdę napawały mnie olbrzymim optymizmem, następuje taka tutaj żółta kropeczka. No, i tuż przed meczem z Celtą Vigo B na stadionie Barreiro możemy mieć no, niemałe zagwostki. Mamy to! Mamy pierwsze derby w historii naszej kariery w Deportivo La Coruña. Real Club, Celta de Vigo B pod wodzą Onezimo. Dzisiaj zagra u siebie na Stadionie Barreiro. A w składzie naszej drużyny naprawdę istotna zmiana, ponieważ jak nie byłem przekonany do piłkarza na pozycji numer 10, tak cały czas nie jestem i nie zmieniła tego edycja Football Managera 2021. Wobec tego dziś na ataku tuż obok... Miku zagra Claudio Bowi w roli Lisa Polakarnego. Rezygnujemy zatem z ofensywnego pomocnika. Próbujemy na ten mecz derbowy zmotywować jak najbardziej naszych zawodników. No i właśnie większość rozmów motywacyjnych w tym sezonie wygląda tak, czyli byle jak. Dominujemy od początku tego meczu, ale pierwsza akcja, którą oglądamy, należy do drużyny Celti Vigo. Na szczęście Carlos Abad bardzo czujnie przy okazji tego stałego fragmentu gry Claudio Bowi ładnie wyczuł błąd rywala. Oddał nawet strzał na bramkę Domingueza, no ale niestety no, nie był to strzał zbyt precyzyjny, wobec czego Dominguez problemów z jego obroną nie miał. 25 minut za, za nami. Na razie najlepszym punktem naszej drużyny jest Bowi, czasami pokazuje się tutaj również Diego Rolan, no ale po raz kolejny przy piłce gospodarze. Przeciw na to Celso Borges jest Bowi, no ale niestety niecelny strzał naszego piłkarza. W ogóle na pozycję numer 6, zapomniałem o tym wspomnieć, w miejsce Ucha Agbo wrócił Bergantinios Alex, nasz kapitan, nasza legenda, człowiek, który pamięta, był naocznym świadkiem wielkiego Super Depor, naocznym świadkiem tych derbów z Celtą Vigo, więc miałem nadzieję, że może natchnie jakoś pozostałych swoich kolegów do no, gry na 110% w tak ważnym dla nas spotkaniu, tymczasem do przerwy z zero to zero Druga połowa najważniejszego, tak de facto, dla kibiców. Starcia w tym sezonie i Jorge Valin, nasz prawy obrońca, uderzy na bramkę Domingueza i oddaje, strzela swojego pierwszego gola w tym sezonie. Jorge Valin i to w jak ważnym momencie, w jak ważnym spotkaniu. Nie najlepsze tak naprawdę zachowanie również golkipera Celty, no ale na to nie narzekamy. 19 punktów, i wobec tego po takim meczu drebowym możemy wskoczyć z powrotem na pozycję lidera trzeciej ligi hiszpańskiej Diego Rolane w polu karnym gospodarzy Claudio Bowi potrafi i z prawego skrzydła i z pozycji de facto numer 9 strzelić bramkę Claudio Bowi, i tak to wygląda że Deportivo ma dwubramkową przewagę nad Celtą Vigo po godzinie gry o, już takie zwycięstwa smakują zdecydowanie najlepiej, kibice mogą powiedzieć na pewno to samo w miejsce Granare, Granero wejdzie Derek OZD, żeby uniknąć tutaj jakiejś nieprzyjemności związanych z tą jego żółtą kartką, bo otrzymał podanie od... Miku, tak jak powinna zachowywać się w takim ustawieniu para napastników, później jeszcze strzał Borgesa, ale nic z tego nie wyszło. Mamy jednak dalej piłkę Rui Costa na Claudio Bowiego i Bowie wyrasta na wielkiego, wielkiego co? Wielkiego, wielką gwiazdę tego właśnie spotkania. że zabrakło mi słów na to, żeby opisać gol Bowiego, ponieważ naprawdę bardzo mi zależy. I Pergantinos, Gol! Pierwsze trafienie w tym sezonie, ale jak ważne: Alex Bergantinos, tyle lat w Deportivo La Coruña i strzela gola odwiecznemu rywalowi. Tak, wiem, że to są tylko rezerwy naszego odwiecznego rywala, ale to jest naprawdę piękna historia, jeden z ostatnich sezonów kariery w ogóle Alexa Bergantinosa, jego długiej, pięknej kariery i taka historia, która wydarzyła się na stadionie rezerw Celty Vigo, jeszcze starają się. Go... Gospodarze, coś tutaj wskórać. Kolejny błąd, moim zdaniem, Carlosa Abada, ale to nie będzie miało wpływu na wynik końcowy, na końcowe rozstrzygnięcie, na podział punktów w tym spotkaniu, ponieważ trzy oczka wpadają na nasze konto. Tymczasem Diego Rolan znowu leży obok linii bocznej, jeszcze bowiem no, fatalnie przestrzelił ten strzał. Mam nadzieję, że. No nic specjalnie poważnego stało się diego Rolanowi. Jesteśmy półtorej minuty po upłynięciu doliczonego już czasu gry, więc sędzia mógłby już to gwizdnąć, ponieważ ten odcinek już trzeba zakończyć. Jeszcze zerkniemy sobie w ostatniej chwili na tabelę rozgrywek, w której będzie mam nadzieję pięknie, tak jak piękna była gra naszego zespołu po fatalnym początku tego odcinka odpadnięciu z półfinału odpadnięciu w ogóle z pucharu konferencji Deportivo La Coruña wraca na fotel lidera 13 różnica bramkowa 19 punktów, punkt przewagi nad Coruxa oraz Pontevedrą kilka razy musiała potknąć się Salamanka, w związku z czym oni już są dwa punkty za nami my zaczynaliśmy dwa punkty za nimi czy cztery punkty za nimi chyba cztery nawet punkty za nimi tak więc mam nadzieję że to ten odcinek będzie punktem zwrotnym w naszej karierze która zmierza już ku 2021 roku dobrze to powiedziałem nie wiem tymczasem kolejny epizod który już przedpremierowo będą mogli oglądać wspierający w momencie w którym upublicznię ten właśnie odcinek naszej kariery, więc dzięki wszystkim za wsparcie, jakie mi okazujecie. Ostatnio naprawdę bardzo duże, bardzo mi miło z tego powodu. Jeżeli chcielibyście zostać takim wspierającym i oglądać te, tą karierę przedpremierowo, to informacje, jak to zrobić, macie w opisie. Na Riazor przyjeżdża drużyna Elche, która no, występuje w La Liga Santander. Tam jedno zwycięstwo właśnie z Teltą Vigo. No to możemy sobie przybić piątkę trzy. Remisy drużyny Elcze, no i zobaczymy, czy będziemy w stanie przejść drużynę La Liga. No to się okaże. Bardzo mało meczów zostało do zakończenia rundy zasadniczej. Myślę, że to będzie kwestia jednego lub dwóch odcinków. Do zobaczenia. Dziękuję dziś za uwagę. Cześć.